Witajcie na naszej wirtualnej etyce. Znowu zawezwałem profesora Wąsika, dzień dobry, do pomocy, żebyśmy razem mogli zrobić dla Was kolejną lekcję. I dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać troszeczkę o różnicach, o tym, czy różnice są ważne. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad pytaniem, czy jesteśmy tacy jak inni. Zaczynamy? Tak jest. Dobra, to lecimy. To mamy stronę tytułową naszych dzisiejszych rozważań. Pytanie oczywiście jest, czy jesteś taki jak inni? W sumie może powinno być też taka jak inni. Ale zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijało. Mamy chłopca, który, zobaczcie, rzuca cień na ścianę. Przed nim idą jakieś inne dzieci. Nie widzimy, jak one wyglądają, ale te wszystkie cienie w zasadzie są podobne. Nie różnią się żadnymi jakimiś takimi większymi szczegółami. Wszystkie po prostu mają kształt człowieka i są czarne. A nasz sam chłopiec jest ciemnoskóry i może mu przychodzi do głowy pytanie, czy jest taki jak inni. I mamy pierwszą odpowiedź, nie, bo ja mam czarną skórę, a moi koledzy białą. Mamy całe grono tutaj jakichś dzieciaków i każdy z nich jest troszeczkę inny. Faktycznie jest tylko jedno dziecko z ciemną skórą, ale inne też mają różne odcienie i różne inne cechy również. To zerknijmy sobie na tak, ale. Czy czarnoskórzy i biali nie są przede wszystkim ludźmi? Zerknijmy na kolejne. Czy byłbyś tym, kim jesteś, gdyby twoja skóra była biała, żółta, czerwona albo brązowa? Bo dałbym niebieska, tak jak tej fasolki. Czy wszyscy czarnoskórzy są tacy sami? Znaczy, to się bardzo różnią na tym zdjęciu. Czy można mieć różnokolorową skórę? O, zobaczcie, jest dziecko, które jest nakrapiane. Dziecko fasolka. Okej, to odgramy teraz przed Wami też pewną scenkę. I zaczynamy. Wiesz, ja nie wiem, czy ja się mogę z Tobą bawić, no bo Ty masz inny kolor skóry niż ja. Tak? Ale jak to? Czy to nie byłoby nie fair, takie traktowanie, że ja mam inny kolor skóry, już nie możesz się ze mną zadawać? Przecież zobacz, bawi się z prymulką, ona przecież ma żółty kolor skóry. No faktycznie, ale ona ma żółty kolor skóry, a nie taki jak ty, jakiś dziwny różowo-biały. Ale to jest przecież tylko wygląd. Wygląd o niczym nie decyduje. Powinieneś oceniać mnie na podstawie mojego wnętrza, a nie tego, czy mam taką skórę, czy włosy siakie i tak dalej. Czy nie byłoby nie fair? No pewnie, żeby było nie fair. To tylko scenka przecież jest. Przecież bardzo lubię się z tobą bawić. Okej, okay, zerknijmy sobie na drugą odpowiedź na pytanie, czy jesteś taki jak inni. I jest tutaj dla naszego bohatera. Tak, bo mam oczy, uszy i usta, jak wszyscy. Czyli wszyscy mamy te same zmysły, za pomocą których możemy poznawać świat. Mamy tak, ale czy wszystkim ustom smakuje to samo? Jedna chyba marzy o lodach jakichś waniliowych, druga o czekoladowych. I dalej, czy wszystkie oczy są identyczne? Mamy mnóstwo fasolek, które różnią się oczami. Czy gdyby twoje oczy nie widziały, byłbyś inny niż wszyscy? Czy gdybyś stracił nos, byłbyś inny niż wszyscy? Makabryczne, ale prawdziwe. Na pewno by to sprawiło, że taka osoba byłaby wyjątkowa, ale czy ona byłaby inna niż wszyscy? Okej, okay, odegramy przed wami kolejną scenkę z profesorem Wąsikiem. Zaczynamy? Tak jest. Dobra. Wiesz co, profesorze, ja mam takiego kolegę, którego nie lubię i on jakiś jest taki inny i ja się z nim nie będę bawił i w ogóle moi koledzy, moje koleżanki też się nie będą z nim bawić. Ale zobacz, bo wydaje mi się, że zapominasz, że każdy człowiek, każda osoba ma wiele z tobą wspólnego. Niby co, przecież wygląda zupełnie inaczej niż ja. No zobacz, czy pomyślałeś o tym, co ta osoba czuje, o tym, co ona myśli? Bo nie wiem, czy się na tym zastanawiałeś, ale każdy człowiek potrafi czuć. Każdy człowiek potrafi myśleć i to jest bardzo wielkie podobieństwo pomiędzy nami. Tak? No pewnie. Pomyśl, jakby ktoś w ogóle nie zwracał na twoje uczucia i twoje myśli. Uwagi by nie zwracał. To by było nie fair. Okej, mamy kolejną propozycję odpowiedzi na pytanie, czy jesteś taki jak inni? Nie, bo niektórzy są ode mnie biedniejsi. I tutaj nasz bohater ma więcej kart i się dzieli z tą osobą, która ma ich mniej. Zerknijmy na tak, ale.
Czy nie masz nic wspólnego z biednymi? Wydaje mi się, że mnóstwo nawet rzeczy. Czy trzeba mieć pieniądze, żeby być bogatym? No właśnie, bo co to w ogóle znaczy bogaty, co to znaczy biedny? Czy wszyscy ludzie mogą być tak samo bogaci? Dwie fasolki nie mogą się przepchnąć przez drzwi, bo są bogate. Oraz czwarte. Po czym poznać, czy ktoś jest bogaty, czy biedny? Czy to jakoś przekłada się na wygląd? Czy na coś innego? Okej, to teraz zaprezentujemy dla was kolejną scenkę i zaczynamy. Dobra, zaczynaj. Okej. Słuchaj, ja jestem biedniejszy od mojego kolegi, więc może chcesz kupić ode mnie moje karty Pokémon. Całą moją kolekcję sprzedaję, żeby jak najwięcej zarobić. Ale jak to? Czekaj, przecież ty kochasz swoje karty Pokémon. Jak możesz je spróbować sprzedawać? No, bo on po prostu jest ode mnie bogatszy i przez to, że ja jestem taki biedny, to czuję się gorzej. Ale i chcesz sprzedać wszystkie swoje karty Pokémon? Przecież zbierałeś je przez całe 2 miesiące. To prawie całe twoje życie jest. No niby tak, ale no będzie mi się rozdzierało serce, jak je oddam, ale wtedy będę tak samo bogaty jak ten mój kolega. Ale nie pomyślałeś o tym, że może bogactwo może oznaczać różne rzeczy, że przecież ty możesz być bogaty mając swoją własną pasję. Przecież ty uwielbiasz zbierać te karty. No niby tak, ale... No przecież to tak naprawdę nie jest ważne, ile kto ma pieniędzy. Ważniejsze jest, czy jest się szczęśliwym. I naprawdę z tymi wszystkimi pieniędzmi będziesz bardziej szczęśliwy niż wtedy, kiedy będziesz miał swoją kolekcję? No, chyba jednak z kolekcją będę bardziej szczęśliwy. Okej, na pytanie, czy jesteś taki jak inny, mamy odpowiedź, która chyba wyjaśni, dlaczego to wszystko jest w formie męskiej. Nie, bo jestem chłopakiem, a na świecie są też dziewczyny. Nasz bohater dostaje buziaka i chyba jest bardzo zmieszany z tego powodu. Okej, zerknijmy na tak, ale. Czy chłopcy i dziewczynki różnią się od siebie we wszystkim? Fasolka dziewczynka z lupą przypatruje się, jakie są różnice. Czy chłopcy i dziewczynki powinni być do siebie podobni, żeby się pokochać? Mamy dwie różne fasolki i chyba się kochają. Czy może się zdarzyć, że będziesz miał więcej wspólnego z dziewczyną niż z chłopakiem? I na odwrót. Czy może się zdarzyć, że będziesz miała więcej wspólnego z chłopakiem niż z dziewczyną? Czy dziewczynka podobna do chłopca przestaje być dziewczynką? Fasolka, która chyba jest zapalonym, fasolka damska, która jest zapalonym piłkarzem. Czy ona właśnie przestała być dziewczyną? Okej, to mamy dla was kolejną scenkę. No wiesz co, ja już nie będę się bawił z Prymulką, bo ona jest dziewczyną, a te dziewczyny to w ogóle są jakieś takie inne. No ale jak to? Poczekaj. Nie chcesz się bawić z kimś dlatego, że jest od ciebie inny? Tak. Ale zobacz, Prymulka gra od ciebie lepiej w piłkę nożną. No tak. Czy to sprawia, że ona jest bardziej chłopakiem niż ty, a ty jesteś bardziej dziewczyną? Tak, no bo tak mówi się, że na przykład chłopcy grają w piłkę nożną, a dziewczynki bawią się czymś innym. Czy to jest w porządku? Ale no faktycznie ona lepiej ode mnie gra. Mhm. Więc może występują jakieś różnice między chłopcami a dziewczynkami, ale czy te różnice muszą decydować o wszystkim, że w ogóle są całkowicie inni od siebie, chłopcy i dziewczyny? No, chyba nie. Właśnie, więc powinniśmy dać każdemu szansę, żeby mógł pokazać, na co go stać, a nie po prostu oceniać, że ktoś jest chłopakiem, to jest taki, a że jeśli ktoś jest dziewczyną, to jest taki. No, przecież ty nie chciałbyś być oceniany na przykład na podstawie tego, jak grasz piłkę nożną. Naprawdę by nie chciał być oceniany na tej podstawie. No nie chciałbym być oceniany na tej podstawie. Bardzo kiepsko gram w piłkę nożną. Wiem, chciałbyś pewnie lepiej. Ja też bym pewnie chciał lepiej grać w piłkę nożną. Okej, mamy kolejną propozycję odpowiedzi na pytanie, czy jesteś taki jak inni. Tak, bo jestem normalny. I mamy tutaj bandę chłopców, którzy grają w nogę i jednego jakiegoś nienormalnego chłopca, który patrzy na liść z książką i on nie chce grać, woli coś innego robić. Mamy tak, ale kto decyduje o tym, co jest normalne? No właśnie, kto?
czy bycie normalnym oznacza bycie takim jak wszyscy? Wszystkie fasolki takie same. Czy możesz być taki jak wszyscy, skoro każdy z nas jest inny? I czy lepiej naśladować innych, czy być sobą? To znowu odegramy dla Was scenkę, może żeby jakoś to pogłębić, ten temat. Ja chyba jestem jakiś nienormalny. Zobacz, jakie ja mam wąsy. Przecież kto ma takie wąsy? Nikt nie ma takich wąsów. Ja jestem jakiś zły i w ogóle beznadziejny, że mam takie wąsy. Ale zaraz, poczekaj. Ale jak to? Jak to nienormalne? No przecież jesteś całkowicie normalną pacynką. No, zobacz na te wąsy. Przecież one są takie głupie. Ale poczekaj, nie możesz zaakceptować swoich wąsów? Przecież zawsze je lubiłeś. No, lubiłem, ale nikt nie ma takich wąsów jak ja. I z tego powodu, że chcesz być normalny i już nie chcesz mieć swoich wąsów? No tak. A nie zastanowiłeś się nad tym, że samo słowo normalny ma kilka w ogóle znaczeń? Zobacz, z jednej strony normalne znaczy to, co jest zwykłe, to, co jest powszechne. No tak. No i faktycznie, jak na człowieka, twoje wąsy są niezwykłe i niepowszechne. Nie kojarzę, żeby ktoś w wieku 2 miesięcy... 2,5 miesiąca, przepraszam. Tak, 2,5 miesiąca miał takie wąsy. Ale to, co jest niezwykłe albo zwykłe dla jednych, niekoniecznie tak musi być. Przecież jak na pacynkę, twoje wąsy są całkowicie zwyczajne. No tak. A czasami jeszcze ludzie zachowują się tak, jakby to, co było niezwykłe, było w jakiś sposób złe albo wadliwe. Ale przecież tak nie jest. Czasami mówimy, że ktoś jest nienormalny, mając na myśli to, że jest zły. Ale to jest zupełnie inne znaczenie, o coś zupełnie innego chodzi. Czyli na przykład normalne jest to, że przestrzegamy pewnych zasad, a jeśli ktoś nie przestrzega zasad, to wtedy jest nienormalne. Nawet gdyby większość osób nie przestrzegała zasad, dalej to by było nienormalne. Więc jeśli taki jestem z tymi wąsami, to nie ma w tym nic złego? No nie. Mam nadzieję, że ciebie przekonałem. No może trochę. I mamy ostatnią odpowiedź na pytanie, czy jesteś taki jak inni. Nie, bo ja to ja. A przecież każdy z nas jest inny. I mamy tak, ale. Czy nie masz w sobie cech innych ludzi? Czy zawsze wiesz, kim jesteś? Trzecie, czy zawsze jesteś taki sam? Pewnie jakbyście się porównali z sobą sprzed kilku lat, to byście się okazali zupełnie inni. I dalej, czy czasem nie wolałbyś być podobny do kogoś innego? To chcielibyśmy Wam zaprezentować jeszcze ostatnią scenkę związaną z tą odpowiedzią. Lecimy? Dobra, to dajesz. No, ja bym chciał wyglądać tak jak wszyscy, bo strasznie nie podoba mi się mój wygląd i w ogóle. Jakbym był taki jak wszyscy, to wtedy by było dużo lepiej. Ale jak to? Byś chciał być taki jak wszyscy? To po prostu chciałbyś przestać być sobą, żeby być kimś innym, żeby się dostosować? No, chyba tak. A może ci chodzi w ogóle o coś zupełnie innego? Może po prostu chciałbyś, żeby inni cię akceptowali i lubili? No tak, jak będę taki jak wszyscy, no to wtedy będą mnie lubili. Ale zobacz, to wtedy byś przestał być sobą i nie wiem, byś udawał tylko po prostu jakąś inną osobę. Wydaje mi się, żeby inni cię polubili, to na początek ty sam musisz siebie polubić. I sam musisz uważać, że jesteś osobą, którą warto, żeby lubić. No tak. Ale nie tak, że po prostu, że ty jesteś sobą, więc chcesz, żeby inni cię lubili. Że musisz właśnie być w jakiś sposób taki dobrą osobą. Taką naprawdę godną lubienia. I wtedy nie będziesz miał problemów z przyjaciółmi. Więc ważne jest, żebyśmy zaakceptowali siebie takimi, jakimi jesteśmy i żebyśmy starali się po prostu być najlepsi, najlepszą wersją siebie. Ale to nie jest łatwe, co? Nie jest łatwe. Ale damy radę. Tak, damy radę. Okej, to przeczytajmy jeszcze podsumowanie. Zdarza się, że wolałabyś być taka jak inni. Zwłaszcza wtedy, gdy myślisz, że inni mają to, czego tobie brakuje. Poza tym nie lubisz być sam czy sama. Nie chcesz czuć się wykluczony czy wykluczona. Czasem masz ochotę wyróżniać się z tłumu. Chcesz, żeby doceniono cię za to, kim naprawdę jesteś. Ty, człowiek jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy.
Ludzie różnią się między sobą na wiele sposobów, ze względu na płeć, kolor skóry, wygląd, język, charakter czy też stan posiadania. Są osoby tak bardzo inne od ciebie, że mogą cię onieśmielać albo budzić w tobie lęk. A jednak czujesz, że coś się z nimi łączy i że na swój sposób wszyscy jesteśmy tacy sami, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Zobaczcie, zadając sobie to pytanie, możemy wspólnie spojrzeć krytycznie na powierzchowne oceny, które przeszkadzają ci żyć i kochać innych takimi, jacy są. Więc może właśnie czasami warto spojrzeć głębiej. Możemy też zrozumieć, że nie musisz ani kopiować innych, ani starać się wyróżniać za wszelką cenę. I jako ostatnie, znaczy tu fasolka czyta i sprawdza, co to takiego normalny. Możemy spróbować się dowiedzieć, co to znaczy być normalnym. To wcale nie jest taka prosta kwestia. Okej, to my już z profesorem się z wami żegnamy i mówimy wam. Mówimy? No pewnie, że mówimy. No to mówimy. Pa, pa. Oj, po co ja zgubiłem te wąsy? Teraz wyglądam jeszcze gorzej. O nie, o nie!